Królową ulicy Chrobrego. A tak naprawdę zajmuję się tworzeniem ubioru artystycznego, dodatków, prowadzę wszelkiego rodzaju warsztaty. Kocham takie momenty jak ten. I dla mnie nie tylko Nocny Szlak Kulturalny jest inicjatywą do tworzenia eventów, staram się robić to przynajmniej raz w miesiącu. Dzisiaj moją propozycją, taką numer jeden, jest stworzenie monumentalnego patchworku, czyli tkaniny stworzonej ze skrawków tkanin. Chciałabym trochę przykryć miasta po prostu. A ponadto dzisiaj u nas pokazy makijażu artystycznego w wykonaniu Przemysława Janusa i Żanety Nanorowicz-Kozioł. Mamy również muzykę klubową, którą, jak to się mówi w dzisiejszych czasach, zapodaje Zygfryd. Ponadto moja pracownia oferuje dzisiaj otwarcie po prostu letniej kolekcji ubiorów inspirowanych kawiarnią letnia. Tak, było to takie moje ciche marzenie, ponieważ nikt tego nigdy wcześniej nie dokonał. W porozumieniu z panią Anią z letniej stwierdziłyśmy, że to fajny pomysł i po prostu są. Tak? Na razie koszulki letnie, powstało kilka plecaków. Mam nadzieję, że ten temat po prostu tego lata będzie hitem. Ja pozwolę sobie zaprezentować. Ja tutaj wszedłem w posiadanie takiej koszulki drogą zakupu. Oto jest ta koszulka z logo kawiarni letnia. Z życia mieć masz, widzę, chrapkę, mówi to twój wzrok, a ja mam parę rzeczy, co chcą dać dotyk twoich rąk, ale nie pokażę ci, nie pokażę ci. Kaloryfer to inicjatywa młodzieżowa, chrześcijańska. Jesteśmy grupą młodych ludzi, których łączy to, że lubimy Pana Boga. I tutaj na Nocnym Szlaku prezentujemy swoje obrazy, swoje wiersze. Będzie też koncert, w którym ja śpiewam. Tak, prezentujemy to, co umiemy i dzielimy się tym.
południe. Kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem. Dla samotnego to cios aż za dni, dla dwóch zaś to wstydze. To już 11. edycja Galerii Bezbronnej w Gorzowie. Mamy tym razem willę, zabytkowy budynek mieszczący się na ulicy Borowskiego 29. Jeszcze niedawno, parę lat temu, był tutaj sanepid. Teraz mamy sztukę, galeria sztuki, różne formy. Bardzo dużo autorów. Cieszymy się, że mieszkańcy chcą brać udział, wypełniają te budynki. Mamy przynajmniej kilkudziesięciu autorów, no i kilkaset prac. Jeszcze tego nie policzyliśmy. Dzieją się na zewnątrz również dwa koncerty dzisiaj na żywo. Big Duo i Julka Adamczyk, drugi zespół, który obecnie gra na żywo. Jeszcze będzie pokaz ogni. No, myślę, że formuła budynku w jednym miejscu, kamienicy, która ma 31 pomieszczeń, spełnia się idealnie jak na Gorzów. Jest to doskonały format, jeśli chodzi o ilość miejsc. We'll be right back.
35. przystanek, parking pod amfiteatrem. Gramy, moje córki, czarownice, widowisko teatralno-muzyczne, które wyreżyserowałem. Muzykę napisała Katarzyna Winkiewicz, scenografię przygotował oraz lalki Krystian Bielecki, a kostiumy zaprojektowała Natalia Ślizowska. Zagrają aktorzy teatru Ciężkie Kawałki, zatańczą tancerze z Burning Heart, tancerze z Ogniem, a na żywo zagra kwartet Straordinario. Sztuka Miasta, Stowarzyszenie Młodych i Aktywnych Artystów i Przyjaciół Artystów z Gorzowa zaprosiła na szlaku Nocnego Szlaku Kulturalnego na posłuchanie nieco, zastanowienie, przypomnienie sobie, a może też dowiedzenie się czegoś o tramwajach. 120 lat tramwajów strzeli w lipcu, tramwajów w Gorzowie chwilowo nie mamy, więc jest okazja posłuchać, powspominać, pooglądać. Może również właśnie coś dowiedzieć ciekawego, czegoś jeszcze słuchacze, oglądacze nie wiedzieli. W formie slajdowiska, w formie opowieści, w formie ulicznej, streetworkowej, openerowej i tak dalej, tak dalej. Czyli historia wyszła do ludzi. Po 10 latach, kiedy organizujemy Nocny Szlak Kulturalny, nikomu nie trzeba przedstawiać idei, jaka przyświeca temu wydarzeniu. Od 10 lat instytucje, organizacje, stowarzyszenia, artyści w tą jedną, jedyną noc w ciągu roku prezentują się w przestrzeni miasta, w różnorakich odsłonach, aranżacjach. Myślę, że jest to naprawdę bardzo ważne wydarzenie kulturalne w mieście. W tym roku 39 punktów. Myślę, że jest równie różnorodnie jak co roku.
Miejskie Centrum Kultury przygotowało oczywiście koncert w ramach Sceny na Scenie. Gościmy Karolinę Czarnecką, Martę Frej. Za chwilę rozpocznie się spektakl Marcina Ciężkiego na parkingu przy amfiteatrze Moje Córki Czarownice. Zarówno inkluzywna pracownia edukacji artystycznej, jak i mała galeria fotografii, jak i Klub Kultury MCK Jedynka również zaangażowały się w realizację wydarzeń w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego. No i z tego, co obserwuję ze wszystkich zgłoszeń, z programu, również wszystkie instytucje kultury, tych punktów jest naprawdę bardzo dużo, co dowodzi temu, że warto realizować to wydarzenie, warto je finansować, warto razem tworzyć kulturę w mieście. Powiedziałam przez was, że w moim pokoju możecie robić wszystko to, na co macie ochotę. Wiecie, że wszystko.